bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Co już zrobiłem i co zamierzam robić dalej. Po pierwsze, człowiek z zewnątrz, przyjrzałem się, ale człowiek, który ma 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami, przyjrzałem się, jak to wygląda w sądach od strony organizacyjnej. Po pierwsze, sądownictwo jest ogromnie rozdrobnione. Jest mnóstwo małych sądów. Co powoduje, to jest tylko jeden pierwszy z brzegu, przykład absurdu, że na 7 tysięcy sędziów sądów rejonowych 3200, czyli 45% to są funkcyjni. Prezesi sądów, wiceprezesi, przewodniczący wydziałów i tak dalej. Nie ma drugiej tak rozbudowanej bizantyjsko struktury stanowisk kierowniczych chyba nigdzie na świecie. Jak te sądy mają funkcjonować dobrze i mają orzekać szybko, jeżeli umowa to są funkcyjni. Drugi z brzegu przykład. Ja dopiero jak zostałem ministrem sprawiedliwości, to się dowiedziałem, odwiedzam dużo sądów. Jednym z tych pierwszych odwiedzonych sądów, a dowiedziałem się coś, co mnie wbiło w ziemię. Znaczy, że w polskich sądach akta nadal zszywane są dratwą. A nawet nie dratwą, tylko sznurem do stopy wiązarki. W XXI wieku. Sznur do stopy wiązarek jest zapytany i tak dalej. Proszę Państwa, dzisiaj w polskich sądach właśnie kończy się zszywanie akt sznurem do stopy wiązarek, bo wprowadziliśmy taki przyrząd do bindowania. Zszycie jednego tomu akt trwa 3 minuty. Pomóżcie sobie to Państwo przez setki tysięcy i miliony tomów akt rocznie, a zbindowanie trwa 10 sekund. Pomyślcie, jak gigantyczna oszczędność czasu, a zatem i pieniędzy, skrócenie czasu oczekiwania na wydobycie. Będą traktowane jako wydziały zamiejscowe, co będzie oznaczało, że po pierwsze zniknie nam prezes, wróci do orzekania, po drugie, że sędziowie z tego sądu, wtedy, kiedy mają wolny czas, będą jeździli do sądu większego po to, żeby odciążać w pracy swoich przeciążonych kolegów. Drugi przykład to procedury sądowe. Tutaj też się robi od absurdu. To przykład pierwszy z brzegu, a takich absurdów można by podawać wiele. To, że sędzia musi w sądzie odczytywać akt. Jest ta tak zwana afera paliwowa z pierwszej połowy lat 2000. Jeden tylko odpis tej afery paliwowej dotyczący rafinerii w Trzebinie obejmuje 500 takich tonów. To jak się rozprawa rozpocznie, co oskarżeni zażądają? No zażądają, żeby sędzia odczytywał akt. No, sędzia będzie przez wiele tygodni, o ile nie przez wiele miesięcy, odczytywał te akta do pustej sali. No nikogo tam nie będzie. Otóż z tego typu absurdami też kończymy, wprowadzamy taką bardzo głęboką rewolucję, jeżeli chodzi o procedury sądowe, zwłaszcza w procesach karnych. Przechodzimy na taki model, który jest stosowany w krajach anglosaskich, gdzie, jak Państwo wiecie, sprawy sądowe toczą się zdecydowanie szybciej niż w Europie kontynentalnej. Wyciągamy też wnioski z polskiej konstytucji. Konstytucja mówi, że oskarżony ma prawo do obecności na rozprawie. Prawo to nie znaczy obowiązek. Dzisiaj jest tak, od wielu lat jest tak, od zawsze jest tak, że jak oskarżony chce uniknąć wyroku, to się nie stawia na rozprawie i ta rozprawa musi być odraczana. Likwidujemy tę patologię. Jeżeli oskarżony będzie powiadomiony o sprawie i się nie stawi, wyrok będzie zapadał pod jego nieobecność. Chcę też powiedzieć Państwu o tym, że
jest wiele obszarów, gdzie nasze pieniądze, pieniądze każdego z tu obecnych, są marnowane w sposób niedopuszczalny. Podam tylko znowu dwa przykłady. Otóż zostałem ministrem sprawiedliwości, odkryłem, że w Polsce jest 14 ośrodków szkoleniowych służby więziennej. Aż 14, no, wydawało mi się, że to jest nie bardzo dużo. Okazałem sprawdzić, w jakim stopniu one były wykorzystywane w roku 2011. Niespełna 30%. Kazałem policzyć, ile to wszystko kosztowało. I okazało się, że tylko w roku 2011 zmarnowano na utrzymanie niepotrzebnych ośrodków ponad 30 milionów. W tej chwili tych ośrodków zostało 4 i już w roku 2012 mamy oszczędność zbliżającą się do 30 milionów, a co więcej, te 4 pozostałe ośrodki są dzisiaj wykorzystywane w pełni, są wykorzystywane również w celach komercyjnych i zaczęły świetnie na siebie zarabiać. Zamiast, żeby do nich dopłacamy, to one wypracowują zysk, który wzbogaca budżet państwa. Drugi przykład. Uruchomiliśmy niedawno Centrum Zakupów Wspólnych. Dzisiaj jest tak, że każdy sąd kupuje sobie ołówki, papier i tak dalej, energię elektryczną. Wiadomo, że przy takich niewielkich zamówieniach upust też jest odpowiednio mały. Scentralizowaliśmy te zakupy i już w tym roku oszczędziliśmy na zakupach na polskich sądów ponad 70 milionów, a w przyszłym roku skala oszczędności wyniesie około 150 milionów. Mówię o tych wszystkich sprawach, bo chciałbym, żebyście Państwo mieli takie poczucie, że obecna koalicja rządowa, a my konkretnie z Państwem stoimy, pan minister Mroczy, ja, nasi koledzy synny z Platformy Obywatelskiej w Mińsku, że my będziemy robić wszystko, żeby państwo naprawdę służyło obywatelom, żeby to było państwo możliwie jak najtańsze, ale równocześnie państwo skuteczne. I takie silne, a równocześnie tanie państwo staramy się od 5 lat budować. Dziękuję bardzo. Myślę, że wszyscy patrząc na nasz teren, na powiat miński, widzimy olbrzymie zmiany w ostatnich latach. I warto sobie zdać sprawę z tego, jak jeszcze kilka lat temu, jak dzisiaj wiele obszarów z punktu widzenia spraw społecznych wymaga gruntownej modernizacji, jak wiele przez te kilka ostatnich lat udało się zrobić, jak duże są potrzeby. Myślę, że w dyskusji ciągle, jak duże są potrzeby. Dzięki środkom europejskim, ale również dzięki wzrostowi gospodarczemu w ostatnich latach dawało nam się to, co przez kilkadziesiąt lat było w stagnacji, nie rozwijało się. Cały obszar, może powiem inaczej, żeby realizować jakąkolwiek politykę, politykę społeczną, rodzinną, o której mówił pan minister Gowin, żeby zmieniać sądy, żeby modernizować polskie siły zbrojne, żebyśmy mogli modernizować policję, żeby ona skutecznie działała. Musimy mieć środki finansowe. Żyjemy w czasach olbrzymich zmian. Zmian na lepsze we wszystkich tych sferach. Jeżeli weźmiemy rolnictwo, nie bylibyśmy w stanie bez środków europejskich dokonywać tak gruntownych, realizować tej polityki rolnej, która przejawia się w dopłatach bezpośrednich do produkcji, która przyczyniła się do tak wielkiej zmiany polskiej wsi. Program Europejski Odnowa Wsi doprowadził do tego, że możemy tutaj na naszym terenie oglądać takie miejscowości jak Mrozy i Jeruzowie. Jest tutaj obecny pan wójt Jaszczuk, który jest bardzo aktywny w pozyskiwaniu środków europejskich, ale Kołuszyn przepięknie zrealizowano to budowę rynku. I tak po kolei można wymieniać gminy, nasze gminy, tego terenu. Dawne tereny wschodnie, opuszczone, o których kiedyś mówiło się Polska Weta, to jest ta szansa na przeobrażenie tego, co jest związane z naszym codziennym życiem. Tych wszystkich obszarów, o których mówiłem. Dla nas, myślę, z punktu widzenia Polski Środkowo-Wschodniej,
to jest szczególny czas. Znaczy, tych środków europejskich, tej szansy nie musi na 100% wykorzystać poznańskiej czy jakiś inny bogaty teren. Ale dla nas nie będzie takiego drugiego okresu, w którym możemy dokonać tak znaczącego skoku w zakresie osiągnięcia standardu nie europejskiego, tylko tego polskiego, poprawiającego nasze warunki tutaj właśnie, codziennej pracy i egzystencji. To jest wysiłek oczywiście wielu osób, samorządów, polskich przedsiębiorców, którzy składali bardzo dobrze opracowane wnioski. Jesteśmy w ramach środków europejskich. Jestem dzisiaj blisko po rozmowie z spółkiem rolniczym, jeszcze została taka instytucja, chyba jedyna w powiecie mińskim, w Osinach składali wniosek i mają tam jakieś kłopoty w ramach środków europejskich właśnie z wypełnieniem tego wniosku. I mówiłem podczas tej rozmowy z tymi panami, że tak to już jest. Jest określona procedura, tak, w ramach środków europejskich. I się okazuje, że ta procedura jest wypełniana przez większość, że jest duża konkurencja w ramach pozyskiwania środków europejskich, że generalnie nie zmarnujemy tych wielkich miliardów i że je widać przez oczy. Wystarczy otworzyć okno. Ja nie muszę w tej chwili, myślę, nikogo z Państwa przekonywać do tego, jak zmieniamy własnym wysiłkiem wszystkich osób działających w gminach, wójtów, burmistrzów, radnych, przedsiębiorców, jak zmieniamy własny teren. I teraz chodzi o to, żeby ten czas się nie skończył, tak? żebyśmy jeszcze ten wysiłek utrzymali, tę możliwość, tę zdolność wydatkowania tak dużych środków i żebyśmy utrzymali tę własną konsekwencję i aktywność w tym zakresie. Nam potrzeba jeszcze kilku dobrych lat tej z całą pewnością kolejnej perspektywy unijnej, bo już nie będziemy mieli pewno o trzeciej takiej szansy na te wielkie środki, które przyjdą do Polski. Ma zawsze już w tej chwili przekracza, jeżeli chodzi o PKB średniounijną, która jest warunkiem dofinansowania regionów, ale będzie to, myślę, czas przejściowy. Ma zawsze będzie dalej korzystać z tych środków. Ale kończąc powoli ten wątek finansowy, chcę powiedzieć, że on ma przełożenie na nas wszystkich również z punktu widzenia utrzymania tego wielkiego tempa wzrostu gospodarczego. Jako jedyni w tej części Europy, ale chyba nie tylko tutaj, utrzymaliśmy na przykład przez cały okres podwyżki dla nauczycieli. Ja byłem w państwach bałtyckich, podobnie było w Słowacji. Słowacy nie tylko zamrozili, znaczy te państwa nie tylko nie wypłacały podwyżek. Tam było nominalne obniżenie wynagrodzeń w czasach tego kryzysu 2008-2009. A my dzięki wzrostowi gospodarczemu realizujemy te wszystkie obszary aktywności państwa, tak? Oświata, edukacja, nauka, bo 1% PKB to nie jest jakiś wskaźnik w statystyce. 1% PKB to są określone miliardy w budżecie państwa. Jeżeli tych miliardów nie będzie, to nie będzie żadnej polityki. Jeżeli mówimy o polityce rolnej, to trzeba powiedzieć, jakie pieniądze mamy na politykę rolną. Jeżeli mówimy o polityce społecznej, o polityce prorodzinnej, to musimy mieć na to pieniądze. Nie robi się polityki bez pieniędzy. W związku z tym my chcemy utrzymać wzrost gospodarczy, który będzie już w ostatnim miesiącu pokazuje, że jest coraz trudniejsze utrzymanie tego poprzez te pomysły, które zgłosił premier w tym tak zwanym drugim expose. Uruchomienie środków, które są w spółkach Skarbu Państwa na inwestycje. A co to oznacza? To oznacza, że jest szansa na to, żeby dokończyć ten plan rządowy, który mówił o tym, że połączymy wybudowaną właśnie przed kilkoma tygodniami obwodnicę Mińsko-Mazowieckiego z Warszawą. Tak? Po planie rządowym jest zapis, że do 2015 Świecko połączone zostanie z Mińskiem Mazowieckim, jeżeli chodzi o autostradę. Jeżeli nie utrzymamy tego tempa rozwoju gospodarczego, to będzie nam ciężko zrealizować te śmiałe, ambitne projekty, które tak dobrze służą nam. Tak? Teren, który kiedyś przynosił same nieszczęścia z uwagi na położenie. Teraz czerpiemy rentę z tego położenia. Mińsk i Polska Środkowo-Wschodnia rozwija się i to rozwija się dynamiczniej, szybciej niż tereny w naszym sąsiedztwie, niż wiele regionów Polski. Dzięki temu, że jest ta szansa i dzięki naszej aktywności. Autostrada A1 na wschód od Warszawę i dokończenie daje nam olbrzymi kolejny impuls rozwojowy. Mamy zmodernizowaną linię kolejową, mamy autostradę, układ komunikacyjny, który będzie procentował rozwoju.
wszystko, co w tej chwili będziemy robić z punktu widzenia rządu, to jest program, by utrzymać wzrost gospodarczy. Bo on jest warunkiem finansowania wszystkich śmiałych projektów, na których nam tak bardzo zależy. W tym też tych społecznych. Powtórzę jeszcze raz. Nie ma żadnej polityki bez pieniędzy z punktu widzenia państwa. W związku z tym cały wysiłek, mówił o tym pan minister Gowin, zmierza w tej chwili do tego, żeby polska gospodarka miała ciągle środki na inwestycje, by utrzymać wzrost gospodarczy. Proszę państwa, tak jak powiedziałem na początku, żyjecie tutaj, żyjemy tutaj razem, widzicie, jak ten kraj się rozwija. Pewno macie też szereg obserwacji związanych z takimi obszarami, które być może nie rozwijają się tak, jakby mogły się rozwijać. Więc liczymy na dyskusję, na państwa uwagi. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Serdecznie zachęcam do aktywności i do dyskusji. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Leszkowicowi. Proszę państwa, za chwilę rozpoczniemy pierwszą rundę pytań. Ja tylko panie ministrze, panie wiceministrze, chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie te chyba wskaźniki, o których panowie mówią i ta przestrzeń do zagospodarowania w przyszłości wymaga jednego i to jakby zwracam się do wszystkich państwa. Bardzo ważnej takiej mentalnej, pozytywnej dyspozycji, która sprawia, że nie będziemy podlegali bardzo silnemu, ostremu naciskowi różnego rodzaju defetystów, którzy robią wszystko, żeby zniesmaczyć ten kraj, żeby zniesmaczyć ten trend rozwojowy, w którym jesteśmy i prowokują do tego, żeby nie rozumieć tych wielkich globalnych zjawisk, w których jesteśmy z konieczności i z wyboru jakby wpisani. Bo Polska nie jest wyabstrahowana od całego świata, od wszystkich procesów, które nas otaczają. Jesteśmy częścią tego świata i ponosimy pełną odpowiedzialność za jego rozwój. Ale ponieważ jestem, proszę państwa, jeszcze przy głosie, jestem podwładnym Platformy Obywatelskiej w Mińsku Mazowieckim, nie przywitałem swojego szefa, przewodniczącego koła w Mińsku Mazowieckim, pana Andrzeja Kucia. Przepraszam bardzo, myślę, że nie widziałem żadnej konsekwencji. Tutaj pan minister Loczek mówił o rozwoju, a ja widzę, że ten teren się zwija. Kut, pad, ZNTek ledwo wszędzie, stojadła, fabryka. No fajnie, że mamy plac jakiś tam w Kałuszynie, ale co z tego? Przejedliśmy te 300 miliardów. Przejedliśmy, panie ministrze. Jak nas przyszłe pokolenia ocenią? Kilkanaście lat temu jechałem, widziałem takie wiadukty w polu. Wracałem w tym roku z nadmorza, widzę wycięte pasy, ale nic się nie dzieje. Znowu drzewa porastają, chyba już nie skończyło. Także, no pan Zelej mówił o defetystach, ale ja nie widzę tego dobrze. Pytanie było bardzo konkretnie zaadresowane. Z tego przejedzenia na szczęście zostają nam takie rzeczy jak mnóstwo przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy, które powstały w skali całego kraju. Już nie mówię o powiecie miejskim, to jest mimo tego, mamy spowolnienie wzrostu gospodarczego, nowych miejsc pracy, rejestrowanych w tym pięcioleciu blisko milion. Ale ta autostrada, którą przejedliśmy, jak pan mówi, która tam stoi, to właśnie o takie przejedzenie chodzi. Chodzi właśnie, cały czas mówiłem o tym, żebyśmy mieli środki finansowe na tą konsumpcję wewnętrzną. Przejedzenie polegające na tym, że inwestujemy i budujemy bazę impulsów rozwojowych, impulsy dla dalszego rozwoju, to właśnie o takie przejedzenie chodzi. O te wszystkie miejsca, które zmieniliśmy, w których wybudowaliśmy nowe drogi lokalne, w których wybudowaliśmy całe mnóstwo sal sportowych, orlików, gdybyśmy policzyli w tym powiecie, w których stworzyliśmy warunki do normalnego rozwoju naszych dzieci, młodzieży, do nas samych, tak? Właśnie tak, chcę to przejadać. Mówię o tym, żebyśmy mieli jeszcze 5-10 lat takiego przejadania, w którym będziemy budować. Jeżeli otworzyliśmy 1500 przedszkoli, z tego powstało tych przedszkoli kilkadziesiąt w powiecie mińskim, to chcemy, żeby powstało, żebyśmy w ramach tego przejadania stworzyli możliwości do powstania kolejnych przedszkoli. Uchwaliliśmy ustawę o rozwoju dziecka do lat 3, którą tą ustawą dajemy narzędzia do tego, żeby kobiety w Polsce nie wypadały z rynku pracy. Nie chcemy wprowadzać zapisów mówiących o tym, że 90% kobiet ma pracować. Jeżeli nie stworzymy realnych warunków do tego, żeby kobiety były aktywne zawodowo, to jest
znaczy, nie stworzymy szansy na opiekę nad dzieckiem, to możemy sobie zapisywać różne rzeczy. Tak, chcemy tak przejadać te środki, żeby powstało tyle żłobków w następnych kilku latach, co przedszkoli w ostatnich latach. Bo stworzyliśmy takie warunki, że będą ci, którzy będą, a w szczególności samorządy, które będą chciały otwierać nowe żłobki, będą miały 80% dofinansowanie z budżetu państwa. I tu dokonamy przełomu. Te inwestycje, te środki europejskie, którymi dysponowaliśmy, to wielka mądrość, tym się różnimy od tych długów gierkowskich, które wydawaliśmy właśnie na fabryki, które później wypadły z rynku zupełnie, że to wszystko funkcjonuje i żyje. I o takie właśnie przejadanie chodzi o utrzymanie konsumpcji wewnętrznej. Jeżeli autostrada A2, 21 km obok nas, była budowana przez lokalną firmę z Mińska Mazowieckiego, no to jest właśnie przykład tego, jak to przejadanie świetnie nam służy, tak? Jak utrzymało miejsca pracy w Mińsku Mazowieckim. No właśnie o to chodzi, żeby tak się rozwijać. Chodzi, ale to już się skończyło. Właśnie się nie skończyło, bo właśnie mówimy o tym, że jesteśmy w trakcie negocjacji nowego budżetu, ostatniego budżetu. Ja Państwu powiem tak, że jeżeli my będziemy w perspektywie 8 lat, za 8 lat nie będziemy mogli otrzymać z Unii takich pieniędzy i być może zaczniemy Unię utrzymywać za 10 lat, to świetnie, bo to znaczy, że będziemy mieli taki poziom i taki standard własnego bogactwa, że będziemy utrzymywać, my będziemy finansować Unię Europejską. Kiedy będziemy finansować Unię Europejską? Kiedy będziemy ponad średnią europejską. Tak, chcę, żeby Polska była właśnie krajem bogatym w Unii Europejskiej. Tego chcę. Bardzo proszę. Ja jeszcze, panie przewodniczący, jeszcze dwa słowa do tego pytania, jeżeli można. Nie jest do końca tak, jak pan mówi, że zwijają się firmy z Mińska Mazowieckiego. Owszem, można zauważyć, że Food w Mińsku czy ZNT to już nie są te lata świetności, co w latach 70. czy 80., kiedy zapotrzebowanie na pociągi i na dźwigi było dużo większe niż teraz. Ale trzeba zauważyć nowe firmy, które się w Mińsku pojawiły. Jest firma Harper Hygienics, która inwestując w Mińsku tworzy nowe miejsca pracy. Samorząd miński stworzył warunki do tego, aby dla tej firmy w Mińsku została utworzona Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna. To spowoduje nowe inwestycje tej firmy w Mińsku. To jest już na chwilę obecną blisko 1000 miejsc pracy w Mińsku Mazowieckim, z samej tej jednej firmy. Mamy wielkiego pracodawcę, dwie duże jednostki wojskowe, żandarmerii wojskowej i baza lotnicza. To jest ponad 2000 etatów. Mamy firmę Lukini Poland, która produkuje podwozia do pociągów. To jest kolejne kilkaset miejsc pracy w tamtym rejonie dawnej fabryki Fudowskiej. Tak więc ja bym nie widział tego w czarnych barwach, raczej bym to widział w barwach bardziej jednak jasnych i kolorowych. Obwodnica, która została niedawno dana do użytku, również sprawiła, że tereny inwestycyjne wokół tej obwodnicy, co prawda mieszczące się na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, ale są wielką szansą dla samego miasta Mińsk Mazowiecki i tą szansę Mińsk na pewno wykorzysta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o kolejne pytania. No to ja. Bo może następne. Miejsca pracy, ale stocznie padły. Coś, za co dostawialiśmy dolary, za co mogliśmy sobie kupić telewizory japońskie, już nie będziemy mieć tych dolarów. Także no to wszystko nie jest tak. Nie jest tak. Ja rozumiem, że obojętnie co my byśmy powiedzieli, to panu się jakoś tak to okno otwiera ciągle na takie niedobre obrazy. Ja oczywiście nie neguję tego, że mamy taką sytuację, w którym w konkretnych miejscach jakieś przedsięwzięcie się nie powiodło, ale z punktu widzenia naszego, ja powiem panu i państwu tak, z punktu widzenia impulsów rozwojowych, które my mieliśmy, to były środki europejskie i przede wszystkim eksport. I w szczególności w ostatnim okresie dynamika przerostu eksportu produktów spożywczych. Doprowadziliśmy do tego, że mamy nadwyżki w bilansie handlowym, jeżeli chodzi o produkty rolne. Ale dwa impulsy rozwojowe. Polscy przedsiębiorcy, którzy dostosowują się do standardów światowych, jeżeli chodzi o wydajność, jakość, mamy takie przykłady w Mińsku,
kilku przedsiębiorców, którzy większość, 80, to nawet 90% swojej produkcji sprzedają na rynkach zagranicznych, nie w Polsce, w Mińsku, nie w Gdańsku. Niech pan nie szuka jakichś takich przykładów pojedynczych z lat 70, bo polskie przedsiębiorstwa radzą sobie w tej chwili. My mamy dynamicznie rozwijający się eksport, a to znaczy, że nawiązujemy do standardów, do wydajności, innowacyjności. My pozyskaliśmy nowoczesne technologie. Niech pan popatrzy na takie kwestie jak na przykład produkty spożywcze, jogurty, je pan po prostu marki światowe. I to właśnie jest to, że myśmy przebudowali siermiężne, zupełnie technologie siermiężne na nowoczesne, którymi konkurujemy na rynkach międzynarodowych. I to jest właśnie to, środki europejskie plus rozwijający się eksport. To przedsiębiorcy budują tę zieloną wyspę właśnie poprzez eksport. To jest właśnie to i chodzi o to, żeby utrzymać to. Chcemy stworzyć w tej chwili pakiet kilkudziesięciu miliardów złotych w sytuacji, kiedy brakuje bezpośrednio środków. Szykujemy nowych rozwiązań, nowych pomysłów. Kilkadziesiąt miliardów złotych, pakiet gwarancyjny dla przedsiębiorstw, którzy będą na kredyty obrotowe, właśnie na utrzymanie firm. Na ten czas trudniejszy, który się w tej chwili zbliża. Trudniejszy też dlatego, że te firmy eksportowe dzielą trochę los państw czy sytuacji w państwach, do których eksportują. Największy eksport mamy do Niemiec, więc jeżeli w Niemczech jest sytuacja w tej chwili gorsza niż u nas, to my się niepokoimy sytuacją w Niemczech, bo ona zaraz przełoży się na sytuację polskich przedsiębiorców. Jest ok. Utrzymamy ten wzrost, który jest i będziemy mogli realizować te ambitne, śmiałe projekty w zakresie polityki społecznej, rodzinnej. O to chodzi. O kolejne kilka lat modernizacji Polski, która się panu nie podoba. Niech pan spojrzy na te miejsca, w których ta Polska tak zasadniczo się zmieniła. Niech się panu Polska trochę spodoba. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Podstawowym zadaniem każdego rządu demokratycznego jest tworzenie miejsc pracy. Czyli system ekonomiczny, tak jak jest na Zachodzie, bo można sobie zadać pytanie. Jak to się stało, że przeciętny robotnik na Zachodzie jest tak bogaty? To jest podstawowe pytanie. I w 1962 roku w tej ekonomii to pracował taki wzrost, a ja go nie powiem, który iloczyny... Może później. Nie. Może się przyda. Nie powiem, bo nie zrealizujecie. Bo podstawowym czynnikiem, czyli iloczynem w tym wzorze jest narzędzie. To jest podstawowe narzędzie. I teraz tak. Państwo mówicie o jakimś wzroście gospodarczym. To jest klasyka ekonomiczna, wolnorynkowa mówi, że wzrost gospodarczy i recesja zaczyna się od 3. I Polska jest krajem o 3 PKB. Polska jest krajem głębokiej recesji. Pan minister Gowin mówił, że w 2008 roku kryzys. Szanowny panie ministrze, starczyłoby sięgnąć do Friedmana Miltona. A Friedman Milton, Milton Friedman, opisał w swoich książkach, jak się dzieje recesja, polityka monetarna. Balcerowicz odchodząc, zrobił jeden numer, który państwo, ja chciałem przeprowadzić te badania, ale nikt z was nie jest w stanie mi odpowiedzieć tak. Jaki jest wzrost stopy monetarnej? Jest to jeden z podstawowych, głównych czynników tworzących budżet państwa. Nikt z was nie mówi o alokacji Pareta, który jest jednym z najważniejszych czynników tworzących PKB w gospodarce. Żaden z was nie mówi, no, zadam teraz pytanie, jaki czynnik tworzy intelektualną ekonomię, która tworzy miejsce pracy. Bez znajomości tych czynników, panie ministrze, jeden i drugi, nie jesteście w stanie nic zrobić i nie zrobicie. Jedno mam powiedzieć. Jest takie pojęcie konwergencja w ekonomii. A tu jest sportowiec. I ona mówi, bardzo prosto, tak mówi, że kraj słabo rozwinięty, czyli sportowiec, który zaczyna, znaczy szybciej uzyskuje pewien pułap, ale nie dojdzie do tego pułapu, który osiągnął sportowiec zawodowy, co jest
ja określam to, że PO lansuje taką doktrynę. 125 jest większy od 225 i tak jak Zielona Wyspa. 1,70 PKB jest większe od 2,5 PKB. No, panowie, po pierwsze, trzeba znać podstawowe czynniki ekonomiczne wolnorynkowe. A niestety ja słucham, papa, pan mówi, panie Czesławie, że... Przepraszam, panie... Już nie, już tam, jeszcze. No właśnie, jedno zdanie i konkluzja. Dam takie pytanie. PKB. Podstawowe czynniki w PKB. To jest... mamy tak. Resztę solowa, opisującą, jak wpływa na człowieka. Mamy efekt doganiania i indeks szczęścia. I żaden z tych czynników, które mówią o jakości PKB przekładającej się na człowieka, jesteśmy do tyłu. Jesteśmy do tyłu. I panowie ministrowie, no niestety to wasza polityka ekonomiczna nie ma żadnych szans i przełożenia. Bieda, bieda i bezrobocie. Bezrobocie. Gdyby ktoś stworzył jakiś prosty algorytm, w jaki sposób rozwijać gospodarkę, to cały świat oczywiście pogrążony byłby w szczęśliwości. Problem polega na tym, że rzeczywistość jest zawsze dużo bardziej złożona niż algorytm. Ja akurat książki Miltona Friedmana czytam od lat 31, bo nawet my je tłumaczyliśmy w czasach komuny. Oczywiście ekonomistą nie wydawanym w Polsce, natomiast wydawaliśmy jego książki w podziemiu. I to jest rzeczywiście doskonały wzór do naśladowania. To staramy się robić. Pan powiedział, że poniżej 3% PKB gospodarka się nie rozwija. Nie. Oczywiście ona się nie rozwija, tylko nie powstają wtedy samorzutnie nowe miejsca pracy. Potrzebujemy wzrostu gospodarczego ponad 3%, żeby malała stopa bezrobocia. Mamy w tej chwili, w tym roku 2012, mniejszy wzrost gospodarczy. W związku z tym niestety bezrobocie w Polsce od roku 2008 systematycznie rośnie. Rośnie dużo wolniej niż w innych krajach europejskich, ale rośnie. Między innymi dlatego premier postanowił powołać do rządu kogoś, kto w tamtej kadencji był jego czasami dosyć ostrym krytykiem, czyli mnie, bo dał mi, ja wtedy spierałem się z premierem na temat tego, że trzeba w większym stopniu poszerzać wolność gospodarczą, na przykład przeprowadzić deregulację rozumianą jako poszerzenie dostępu do zawodu. I teraz to właśnie to zadanie premier mi zlecił. Jakie są cele deregulacji? Ja państwu powiem nie o tym, co ja chcę robić, czy my, obecna ekipa, tylko o tym, co zrobili nasi w pewnym wycinku nasi poprzednicy, jeszcze do roku 2004. Wtedy to dwóch młodych posłów, prawników, wymienię te nazwiska, bo one są symboliczne, Przemysław Gosiewski i Sebastian Karpiniuk, obydwaj zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, oni podjęli walkę o rozszerzenie dostępu do zawodów prawniczych. Wiadomo, że do tych zawodów dostęp był już skrajnie utrudniony, trzeba było mieć przede wszystkim tak zwane kwalifikacje genetyczne, czyli pochodzić się ze środowiska prawniczego. No i wtedy krytycy, czyli przede wszystkim sami adwokaci, radcowie prawni, a także sędziowie, prokuratorzy, bo to są środowiska takie bardzo ze sobą zżyte, podnosili takie zarzuty, że jak się rozszerzy dostęp do zawodów prawniczych, to się pojawi mnóstwo młodych, niekompetentnych prawników, będzie pełno nieszczęść i tak dalej, i tak dalej. Jednak w 2004 roku rozpoczęto proces otwierania dostępu do zawodów prawniczych, potem kontynuował to minister Ziobro, po nim minister Ksiąkalski, po nim minister Szuma, minister Kwiatkowski. Ja teraz już kończę ten proces, ale co się wydarzyło przez te 8 lat? Czy państwo słyszeliście coś o jakichś nieszczęściach związanych z tym, że się pojawiła dużo większa grupa prawników? No, jedyne nieszczęście polega być może na tym, że część z dotychczasowych prawników zarabia nieco mniej. Nieco mniej. Ale się okazało tak, że w zawodach prawniczych jest dużo miejsca pracy dla ludzi młodych, dla nowych adwokatów, nowych radców prawnych. W przyszłości także po moich reformach dla
dużej grupy nowych notariuszy, to po pierwsze, czyli zwiększa się liczba, dzięki deregulacji zwiększa się liczba miejsc pracy, to jest szalenie ważne w sytuacji, gdy co drugi młody Polak jest, przepraszam, nie co drugi, bo co drugi z bezrobotnych to człowiek poniżej 35 roku życia. Po drugie, podnosi się jakość usług. Wbrew temu, co twierdzą krytycy deregulacji, wbrew temu, co twierdzono w 2004 roku, na straży jakości usług nigdy nie stoi koncesja, licencja, urzędnik, który sprawdza, tylko swobodna, uczciwa konkurencja. To jest gwarancja jakości usług. Po trzecie, oczywistą konsekwencją deregulacji, poszerzenia dostępu do zawodów jest obniżenie cen, bo jak więcej osób wykonuje dany zawód, to muszą ze sobą konkurować. Po pierwsze jakością usług, po drugie ceną usług. Ceny usług prawniczych w ciągu ostatnich 8 lat w stosunku do polskich zarobków, przeciętnych zarobków, wyraźnie spadły. Dalej mamy do czynienia z moralnym skandalem, jakim jest fakt, że kilka milionów najuboższych Polaków i tak nie stać na nawet najprostszą pomoc prawną, ale liczba tych, którzy dzisiaj mogą korzystać z tych usług prawniczych, zdecydowanie się poszerzyła. Wreszcie po czwarte, skutkiem deregulacji jest wszędzie na świecie wzrost innowacyjności gospodarki. No to jest, proszę Państwa, przykład. Tak, w jednej miejscowości jest jeden zakład ślusarski, w drugiej miejscowości 5 zakładów ślusarskich. Gdzie będzie więcej osób zatrudnionych w ślusarstwie? Oczywiście tam, gdzie jest 5, gdzie będzie wyższa jakość? No tam, gdzie te 5 musi między sobą konkurować, a nie tam, gdzie jest jeden monopolista. Gdzie będzie niższa cena? Rzecz jasna, tam, gdzie jest 5 zakładów. Ale wreszcie, jak już te zakłady będą między sobą konkurować jakością i ceną, to się okaże, że kolejnym czynnikiem w konkurencji, to będzie wymyślanie nowych form usług, prawda? Czyli będę konkurował, wymyślając coraz to nowe usługi. I dzięki takim mechanizmom cała gospodarka staje się bardziej innowacyjna. Wiadomo, że żyjemy w cywilizacji wiedzy i że innowacyjność gospodarki jest to podstawowe koło zamachowe rozwoju gospodarczego. Więc jak pan widzi, trochę mi ten Friedmana, żeśmy się... Ale pan mówi o czymś takim, jak Balcerowicz i Rostowski, o niewidzialnej ręce, którą nic społeczeństwo nie wie, a pan powiedział o doskonałej konkurencyjności w danej gałęzi, którą opisano w 1936 roku wzorem matematycznym, czyli ekonomia wolnorynkowa jest ujęciem matematycznym. I chwał Bogu, pan prowadzi to, co Balcerowicz, Rostowski, nie wiadomo, czy pan to dostanie. Bo oni są zaprzeczeniem ekonomii wolnej. Co robią? Zaprzeczają osiągnięciom ekonomistów. Dobrze, panie Krzewie, bardzo dziękuję. Przekształcamy to w debatę publiczną, nie w monolog. Bardzo proszę. Znaczy, ja tylko chciałem kilka problemów poruszyć. Po pierwsze, chciałem się dowiedzieć, czy w końcu ruszyły odszkodowania dla kontrahentów przy autostradach, bo to była taka sprawa jednak krzywdząca. I myślę, że wiarygodność rządów to od tego zależy, żeby to zacząć płacić. Druga sprawa. No, akurat szkoda, że nie ma pana ministra zdrowia, bo tutaj akurat najwyraźniej rządowi polityka zdrowotna nie idzie najlepiej, bo przynajmniej drugi szpital, już poważny szpital, zaczyna mieć problemy i kilka było już takich falstartów z listą leków i okazywało się, czy to dla cukrzyków, czy dla leki onkologiczne, więc w sytuacji podbramkowej ludzie nagle nie wiedzieli, czy będą płacić i ile będą płacić za te leki. Jeszcze jedna rzecz, no Bogu dzięki, być może to już chyba troszkę odpowiedzi do pana posła Mroczka, Bogu dzięki i na razie jeszcze nauczyciele dostają pieniądze, ale ja odnoszę wrażenie, że to się może skończyć, bo wydaje mi się, przynajmniej z punktu widzenia małych gmin, że to po prostu samorządy zostały, zwłaszcza te małe, zostały już doprowadzone do takiej sytuacji podbramkowej. To znaczy, nakłada się na nie obowiązki, ale jednocześnie za tymi obowiązkami idą
no stosunkowo małe subwencje i na razie samorządy nadrabiały swoimi dochodami przy tych pensjach. No, w mojej osobistej gminie na przykład na przyszły rok będziemy mieli 1 000 000, załóżmy 200 inwestycji, kilka kilometrów drogi, reszta stop. No i ja się obawiam, że tutaj ten kryzys zajrzał do samorządów. Niektóre są już chyba poważnie zagrożone i w pewnym momencie nasze jak gdyby usługi tutaj na naszym terenie, no będzie trudno z tym. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o podwykonawcę, no w sprawach to przyjęliśmy regulację ustawową i ona otwiera szerszy zakres ochrony, czyli możliwości otrzymania świadczenia w razie niedopłacalności głównego wykonawcy, niż to wynikało z wcześniejszych regulacji prawnych. Ustawa jest wdrażana, więc ci wszyscy, którzy objęci są mogą korzystać z dobrodziejstw tej ustawy, już z tego korzystają. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to podzielam pogląd co do tego, że zasadnicze zmiany nie zostały wprowadzone w tym pięcioleciu przez nas z punktu widzenia poprawy dostępności. To jest poza sporem, ale nie ma absolutnie zgody, jeżeli chodzi o leki. Uchwaliliśmy nową przy straszliwym oporze i podnoszeniu takich nie najlepszych argumentów, czyli takich, których nie do końca należało podnosić. Trochę grając z tym, że pozbawiamy chorych leków. Przyjęliśmy nową regulację, która doprowadziła do tego, że się okazało, że leki, które wypadły z list refundacyjnych, są teraz tańsze niż poprzednio, kiedy były refundowane. Generalnie rozszerzyliśmy zakres leków refundowanych. Cały system jest już, sprawdził się tańszy dla pacjentów i dla budżetu państwa. To jest zasadniczy przełom, bo to będzie ta ustawa, która ma tak korzystne skutki, jest zasadniczą przebudową systemu refundacji i zaopatrzenia w leki. I tu nic nie trzeba będzie już poprawiać. Chciałbym, żeby cały pozostały obszar służby zdrowia miał tak dobrą regulację, która ma niższa godzina o jakości. Proszę Państwa, jeżeli nie wprowadzimy konkurencji do służby zdrowia, to nie poprawimy jakości. Będziemy mogli ten system NFZ-u wprowadzić, mówię my, bo to nie budżet państwa płaci te pieniądze, tylko każdy z nas płaci, znaczy większość z nas płaci składki. I jeżeli zdecydujemy w Sejmie, że podnosimy składki na ubezpieczenie zdrowotne, to powiem Państwu tak, że sytuacje, czyli informacje o tym, że w grudniu roku przyszłego albo w grudniu za 5 lat będziemy mieli znowu informacje o tym, że któryś szpital otrzymuje przyjęcie. Tak, bo w sytuacji, kiedy nie ma konkurencji i te ceny, o których mówił Pan Minister, znaczy najkrócej mówiąc, proszę Państwa, my żyliśmy w kraju i większość z nas to pamięta, w których nie było konkurencji w zakresie prowadzenia sklepów spożywczych, w ogóle nie było konkurencji. Tak i pamiętamy, jak wyglądały sklepy spożywcze. I proszę Państwa, w ochronie zdrowia musi być konkurencja i będziemy ją starali się wprowadzić poprzez dopuszczenie nowych ubezpieczycieli, którzy stworzą system, w którym trzeba będzie konkurować o nasze pieniądze. Czy ktoś Państwa pytał, czy jesteście zadowoleni z punktu widzenia z NFZ-u? Czy NFZ Państwa pytał, czy jesteście zadowoleni z usług, które po pobraniu Państwa pieniędzy NFZ nam zapewnia? Nie pytał i nie będzie pytał. Bo po co ma pytać, jak i tak wie, że nasze pieniądze NFZ otrzyma, tak? Jeżeli natomiast zbudujemy mechanizm, z którym ubezpieczyciel, czyli ten, który otrzymuje od nas pieniądze, będzie musiał zabiegać o nasze pieniądze, a będzie zabiegał, musi zabiegać jakością, to wtedy dokonamy zasadniczej przebudowy. Mówię to w sposób otwarty. Jeżeli ktoś chce poprawiać system jakość w służbie zdrowia w ramach tego systemu, to będzie skazany na niepowodzenie. Minister Arłukowicz pracuje nad przebudową systemu kontraktowania usług, dopuszczenie konkurencji w zakresie ubezpieczycieli. Wejdzie konkurencja do usług na rynek zdrowotny, będziemy mieli lepszą jakość. Inaczej się nie stanie, jeżeli chodzi o samorządy. To jest wielkie wyzwanie, proszę Państwa. Samorządy odegrały, o czym mówiłem, wielką rolę w tej perspektywie unijnej, która nam się zamyka.
dokonały olbrzymich inwestycji, czyli przejęły na siebie wielki ciężar odpowiedzialności za duży zakres zadań publicznych, szkolnictwo w rękach samorządu, zapewnienie opieki przedszkola, żłobki, cały system infrastruktury, zaopatrzenie w wodę i tak dalej. Prawda? Państwo znacie te zadania. I wykonywały olbrzymie inwestycje, czasami też zadłużając się. Chodzi o to, żeby samorządy miały możliwość realizacji w nowej perspektywie, którą rozpoczniemy i w której będziemy mieli olbrzymie środki, żeby znowu były aktywne, żeby mogły realizować śmiałe projekty. I to jest duże wyzwanie, żeby znaleźć środki na udział własne w samorządach. Ja mam własne doświadczenie 7-letnie z samorządu, byłem przecież tutaj starostą i nigdy nie było tak, żebyśmy byli zadowoleni z podziału środków między administracją rządową a samorządową. Przez całe 7 lat narzekałem na ten podział, że mamy za mało pieniędzy. To tu się nic nie zmieni, bo ten spór jest wpisany w system, tak? Znaczy, jak się to dzieli, to każdy jeszcze z tego podziału niezadowolony. Ale generalnie chodzi o to, żeby zarówno te wielkie projekty, o które nam chodzi, 20 kilometrów tej autostrady do Warszawy, czyli żeby minister transportu mógł to zrealizować, mając pieniądze na udział własny, czyli te pieniądze muszą być w administracji rządowej, jak i żeby nasi wójtowie tutaj, w naszym powiecie, mieli środki na realizację w mniejszej skali, ale tak samo śmiałych projektów. To jest olbrzymi problem i absolutnie tego nie lekceważymy. A oświata zawsze stanowiła największy koszt w budżetach samorządowych, ale świadomie realizowaliśmy program, o którym mówił premier, podwyżek dla nauczycieli, które skumulowane będą wynosić ponad 30, już teraz wynoszą ponad 30%, to te wynagrodzenia nauczycieli były kiepskie, no były po prostu kiepskie, a pełnią bardzo ważną funkcję nauczyciela społecznie. Proszę Państwa, ja chciałbym dorzucić jeszcze jedną uwagę i zobrazować ją pewnymi przykładami. My, każda kolejna ekipa rządowa, to nie jest żadne skarżenie się, po prostu taki jest nas wszystkich rządzących. Musimy rozwiązywać nie tylko problemy bieżące, ale też wiele problemów, które narastały przez lata. I podam Państwu dwa przykłady z zakresu wymiaru sprawiedliwości, spraw, z którymi no jestem zdeterminowany, żeby sobie poradzić. Ja takich właśnie spraw o sięgających korzeniami czasami wielu dziesiątków lat wstecz. Po pierwsze, pewnie Państwo wiecie, od stycznia 2014 roku polskie więzienia ma zacząć opuszczać grupa około 100 osób, które w czasach PRL-u zostały skazane na karę śmierci. Następnie, słusznie moim zdaniem, w tej karze śmierci nie wykonano i kompletnie nieodpowiedzialnie zamieniono tę karę śmierci nie na wyrok dożywocia, tylko na wyrok 25 lat więzienia. I od stycznia 2014 roku grozi nam to, że na polskich ulicach pojawią się w pobliżu polskich szkół, zaczną się pojawiać na przykład seryjni mordercy pedofile. My wiemy, bo kazałem zbadać te przypadki, że część tych osób stanowi bezpośrednie zagrożenie dla otoczenia. Wiadomo było przez 25 lat, że ten problem się pojawił, nic nie zrobiono. Odkąd zostałem ministrem sprawiedliwości, intensywnie pracowaliśmy nad stworzeniem takich regulacji prawnych, które pozwolą na dalsze izolowanie tych ludzi. To jest bardzo trudne, dlatego że wiadomo, że prawo nie może działać wstecz i nikt nie może być dwa razy karany za to samo przestępstwo. Ale wymyśliliśmy takie rozwiązanie, zresztą na którym dzisiaj spędziłem parę godzin dyskutując z ministrem Arłukowiczem, jak to w praktyce wcielić w życie. To rozwiązanie polega w największym uproszczeniu, bo to są bardzo skomplikowane kwestie prawne. W największym uproszczeniu polega na tym, że w odniesieniu do sprawców szczególnie odrażających zbrodni, przed upływem ich kary, na nie później niż pół roku przed zakończeniem kary, dyrektor więzienia będzie mógł zwracać się do sądu o wyznaczenie biegłych, którzy będą orzekać, czy ci ludzie nie są albo chorzy psychicznie, albo nie cierpią na tak głębokie zaburzenia osobowościowe, że ich uwolnienie, że ich wypuszczenie całkowicie poza kontrolą będzie stwarzało zagrożenie dla otoczenia. Jeżeli biegli wydadzą taką opinię, to sąd będzie mógł zlecać już nie kolejną karę więzienia. To jest niemożliwe.
ale będzie mógł zlecać skierowanie takiej osoby na przymusowe leczenie, bądź psychiatryczne, bądź na taką psychoterapię w ośrodku izolowanym. I co pół roku będą ponawiane badania. Tutaj inspirowaliśmy się trochę rozwiązaniami, które obowiązują w Norwegii, jak Państwo wiecie, wobec Breivika zastosowano nieco podobne procedury. Mówię o tym, bo za chwilę podniesie się ogromna wrzawa środowisk tzw. obrońców praw człowieka. Będą różni prawnicy protestować, już protestują. Wczoraj widziałem taką wypowiedź melodramatyczną pana posła Kalisza. Pewnie w dobrej wierze protestują, ale ja was gorąco proszę, popierajcie ten projekt, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby polskie dzieci czy kobiety, bo to są też właściciele seryjni zabójcy kobiet, żeby ktokolwiek był zagrożony przez tych ludzi. I drugi przykład. Sprawa Amber Gold, wyroki na Marcina P. Wszystkich nas zbulwersowało. Ten człowiek zaczął swoją działalność przestępczą w bardzo młodym wieku, na 19 lat. Popełniał notorycznie kolejne przestępstwa i był wielokrotnie, ile raz dokładnie nie wolno mi mówić, bo część wyroków uległa zatarciu, ale wielokrotnie był skazywany na więzienie. Tyle tylko, że zawsze w zawieszeniu. Otóż kazałem sprawdzić statystyki. W Ministerstwie Sprawiedliwości są bardzo dokładne statystyki. I się okazało, że od lat 70. wieku XX, czyli już przeszło 40 lat, kształtowała się taka linia orzecznicza, że polskie sądy notorycznie skazują sprawców za kolejne przestępstwa na wyrok więzienia w zawieszeniu. Ponad 60% wyroków średnio to są właśnie wyroki więzienia w zawieszeniu. Problemem nie jest, że ktoś, kto po raz pierwszy łamie prawo, dostaje taki wyrok w zawieszeniu. Bardzo słusznie, jeżeli to nie jest ciężkie przestępstwo, to wyrok powinien być pierwszy w zawieszeniu, bo każdemu się zdarza raz pomylić. Ale jak ktoś łamie prawo drugi raz, trzeci raz, czwarty, my mamy w tej chwili 300 tysięcy osób. 300 tysięcy osób skazanych wielokrotnie na karę więzienia w zawieszeniu. Około 10 tysięcy osób było pięciokrotnie skazywanych na karę więzienia w zawieszeniu, a dwóch rekordzistów niezależnie od siebie otrzymało 27 wyroków w zawieszeniu. Co to znaczy? To znaczy, że to jest szyderstwo ze sprawiedliwości. Teraz ja jestem jak najdalszy od tego, żeby mówić, że ci wszyscy ludzie powinni trafić do więzień, naprawdę. Po pierwsze, nie wszyscy na to zasługują, po drugie, nie stać nas na to. Utrzymanie więźnia miesięcznie kosztuje nas wszystkich 2,5 tysiąca złotych, więc musielibyśmy pobudować 3 razy tyle więźni, ile mamy, bo wydawać, tak wydajemy federalnie, duże pieniądze na utrzymanie tych więźni, tak musielibyśmy wydawać jeszcze więcej. Akurat chcę powiedzieć, że za część przestępstw będę dążył do tego, żeby w ogóle nie karano więzienia. Pijani rowerzyści, prawda? To bez sensu, że oni siedzą w tej chwili prawie 5 tysięcy pijanych rowerzystów siedzi w więzieniu. To nas kosztuje 150 milionów złotych rocznie. Nie lepiej przeznaczyć te pieniądze na wyżywienie dla dzieci, dla młodych dzieci. To samo z tak zwanymi alimenciarzami. Nie ma nic bardziej odrażającego, jeżeli mężczyzna zostawia swoją żonę czy swoją partnerkę i swoje dzieci bez środków do utrzymania. To powinno być surowo karane. Ale jaki jest sens wsadzać takiego faceta do więzienia? To znaczy, że to jest tak, że płacimy za niego 2,5 tysiąca, on siedzi w więzieniu, więc nie pracuje, narastają mu długi, potem wychodzi z więzienia, nawet jak znajdzie pracę, to nie jest w stanie spłacić tych długów, ponownie wędruje do więzienia, koło się zamyka. Absurd. Ktoś taki powinien być wskazywany na przymusowe prace społeczne, a środki uzyskane za tę przymusową pracę społeczną powinny być przeznaczone właśnie dla jego dzieci, czy dla jego, szerzej dla jego rodziny. I mówię Państwu o tym, dlatego że już wkrótce, na początku przyszłego roku, zaproponujemy tutaj nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o kodeks karny. Dążymy do tego, żeby co do zasady, poza wyjątkowymi przypadkami, kara więzienia w zawieszeniu była zawsze połączona z jakąś inną formą kary, z grzywną,
skończonością prac społecznych, z dozorem elektronicznym. Mamy świetny, jeden z najlepszych na świecie system dozoru elektronicznego. To jest dobry przykład tego, że w zgodzie politycznej można pewne dobre projekty realizować niezależnie od zmian na szczytach władzy. Potem projekt zaczął realizować minister Ziobro, a potem podsumowało go trzech kolejnych ministrów z Platformy Obywatelskiej, moich poprzedników. I dzisiaj mamy jeden z najlepszych systemów dozoru elektronicznego na świecie. Więc ja będę chciał, żeby na przykład ci alimenciarze byli w tym systemie dozoru elektronicznego, czyli żeby byli skazywani na to, że mogą się poruszać tylko między miejscem zamieszkania a pracą. Prawda? Sąd będzie wyznaczał, w jakiej przestrzeni wolno się poruszać. Jak ktoś na pół metra wychodzi poza tę przestrzeń, monitoring komputerowy natychmiast alarmuje, taki delikat jest przechwytywany przez odpowiednią służbę. Chcę jednocześnie powiedzieć, że za niektóre przestępstwa, na przykład za to, że przedsiębiorca nie złożył w terminie jakiegoś sprawozdania, jest 6 tysięcy już sprawozdań, dokładnie 6 tysięcy rodzajów sprawozdań w Polsce, będę chciał zmienić charakter kar. Dzisiaj za niezłożenie sprawozdania grozi nawet kara więzienia. Ja uważam, że powinno to być zastąpione karą grzywny. Ale są też takie przestępstwa, za które będę się domagał zaostrzenia kar. Już przedstawiliśmy projekt zaostrzenia kar za pedofilię z równoczesnym połączeniem tego z nową procedurą przesłuchiwania ofiar zarówno pedofilii, jak i gwałtów w stosunku do dorosłych. Tak, żeby w jednym i w drugim przypadku obowiązywała taka zasada, że taka ofiara pedofila czy ofiara gwałciciela jest przesłuchiwana tylko raz z poszanowaniem godności, tak żeby na przykład kobiety były przesłuchiwane wyłącznie przez kobiety i tak dalej, i tak dalej. To są przykłady tych działań, które podejmujemy w rządzie, żeby no, jednak rozwiązywać problemy, którymi żyją na co dzień Polacy. Ja pozwolę sobie tutaj koledze odpowiedzieć. Wypowiedzieć się w tej kwestii, bo mówię o podwykonawcach. Ja rozumiem, jak powiedział pan minister, że jest stworzona ustawa, która pozwoli tym podwykonawcom. Została stworzona. Niemniej jednak chciałem zauważyć, że ustawa o zamówieniach publicznych zabezpiecza podwykonawcę. Jeśli podwykonawca jest oficjalnie zgłoszony, wystawia faktury, jest zgłoszony do inwestora, to jeśli nie otrzyma środków z jakiejkolwiek transzy wypłaconej generalnemu wykonawcy, może zgłosić się do inwestora. Inwestor nie ma prawa wypłacać następnych pieniędzy, dopóki nie zostanie zabezpieczony podwykonawca. Także ja rozumiem, że rząd wyszedł naprzeciw tym problemom, bo to pewno dotyczy wielu pracodawców i wyszedł naprzeciw, rozumiejąc, że trzeba zapłacić tym ludziom. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że należy znać swoje prawa i trzeba umieć z nich skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, Bartosz Mędy. Ja jestem doktorantem profesora Jerzego Jaskierny. Chciałem się spytać i jednocześnie zaapelować do pana ministra Gowina. Pierwszy chciałem się spytać o pana opinię na temat jednolitego patentu europejskiego. Jest to rozwiązanie dość specjalistyczne, które wzbudza bardzo wiele dyskusji w Polsce. Pan na ten temat się nie wypowiada i właśnie stąd chciałbym apel pana wystosować do pana ministra, żeby może ministerstwo bardziej starało się zająć prawem cywilnym i prawem administracyjnym, a więc prawem dnia codziennego, które obowiązuje co do zasady wszystkich na co dzień, a nie prawem karnym. Zwłaszcza, że już w czasie dzisiejszego spotkania zapowiedział pan dość dużą liczbę nowelizacji, co samo w sobie, różnie to można oceniać, według mnie niektóre są sprzeczne z konstytucją, ale to konstytucjonaliści będą konkretnie badać, czy tak duża liczba nowelizacji nie zaprzecza w ogóle idei kodeksu karnego, a więc kodeksu, czyli czegoś, co powinno być stałe. Zwłaszcza, że państwo pewnie nie wiedzą, tydzień temu była taka debata ministrów sprawiedliwości i tam chyba minister Kwiatkowski powiedział, że w przeszłości średnio co 2 albo co 3 miesiące kodeks karny się zmienił. W związku z tym, czy nie uważa pan, że może nie powinniśmy tak szybko zmieniać, bowiem sądy tego nie będą widziały, zwłaszcza, że
Kolejny właśnie problem, jaki pan wie, to jest ta szkoła sędziów w Krakowie, gdzie będą sądzić sędziowie, którzy nigdy nie sądzili, a będą bronić zderegulowani adwokaci i radcowie prawa. Dziękuję. Ale przede wszystkim chciałbym, żeby pan powiedział o tym patencie europejskim. Znaczy, jak pan wie, prawo administracyjne nie podlega ministrowi sprawiedliwości, więc tym obszarem jako minister sprawiedliwości nie mogę się zajmować. Jako poseł mogę, zgadzam się z tym, że kodeks postępowania karnego i kodeks postępowania cywilnego co do zasady powinny być zmieniane jak najrzadziej, no ale mamy konkretny problem. Mamy problem tych właśnie seryjnych zabójców, którzy wyjdą z więzienia. I co, w imię abstrakcyjnie rzecz biorąc słusznej zasady, nie zmieniając zbyt często kodeksu karnego, mam nie zmieniać i dopuścić do tego, żeby oni wyszli z więzień. Więc rzeczywistość jest zawsze bardziej skomplikowana niż te abstrakcyjnie rzecz biorąc słuszne zasady. Co do europejskiego patentu, to jest sprawa niesłychanie skomplikowana. Trwają tutaj rozmowy w rządzie, to był postulat polskiej prezydencji. Część polskich przedsiębiorców czuje się zagrożona wprowadzeniem tej instytucji. Inni przedsiębiorcy, to są rozbieżne interesy, inni przedsiębiorcy twierdzą, że bardzo dobrze, że ten jednolity patent europejski wejdzie w życie. Nawet dwóch tak serdecznych przyjaciół, jak ja i pan minister Mroczek, możemy się trochę różnić. Ja też uważam, że problem plus skala problemu jest wyolbrzymiana, ale ja bym poszedł trochę dalej niż planuje rząd. Tutaj mówię teraz powiem wyraźnie w swoim imieniu, że po pierwsze należy dużo lepiej uszczelnić KRUS. Acz KRUS powinien być naprawdę dla rolników, a nie dla na przykład jednego znanego dziennikarza telewizyjnego, który zarabia miesięcznie, przypuszczam tyle, ile ja i minister Mroczek rocznie. I on wszedł do tego systemu, praktycznie nie płaci podatku. Więc to po pierwsze. Po drugie, nie widzę żadnego powodu, żeby w KRUS-ie byli nie rolnicy, tylko przedsiębiorcy rolni. Bo to trzeba odróżnić rolnika. Ja jestem z Małopolski, tam jest dużo takich gospodarstw, 5-7 hektarowych. No to wiadomo, że wejście w normalny system podatkowy dla tych ludzi oznaczałoby śmierć głodową. Więc dla nich, w okresie przejściowym, być może przez kilkanaście lat, należy KRUS zostawić. Ale wyjąć z KRUS-u należałoby, nie wiem, właścicieli gospodarstw 50-hektarowych, 100-hektarowych, 1000-hektarowych, oni dzisiaj wszyscy są w KRUS-ie. Ja na przykład proponowałbym takie rozwiązanie, że przykładowo do pewnego pułapu dochodów, na przykład dajmy na to 2000, każda złotówka jest opodatkowana w KRUS-ie, ale powyżej 2000 każda złotówka wchodzi do normalnego systemu opodatkowania. Pod tym względem istnieje różnica nie tylko delikatna między ministrem Mroczkiem a mną, ale dużo głębsza między nami, poważniejsza między nami, a naszymi koalicjantami. Teraz Polskie Stronnictwo Ludowe ma nowego przewodniczącego, on deklaruje większą otwartość na rozmowy, także jeżeli chodzi o KRUS, zobaczymy, generalnie jestem dobrej myśli. Dziękuję bardzo. Panie Ryszardzie, chwileczkę. Tylko chciałem podzielić się taką, proszę Państwa, refleksją, że gdyby tutaj były programy telewizyjne, publicystyczne, to one powinny się uczyć, jak kulturalnie i bardzo pozytywnie można dyskutować ze sobą i otrzymywać wzajemne informacje i porady. Bardzo proszę, proszę Państwa, ponieważ zbliża się godzina 20, proponuję 2-3 ostatnie precyzyjne, krótkie pytania. W bloku panowie ministrowie odpowiedzą. Bardzo proszę, pan Wokulski. Nie, panie Ryszardzie. Ja do pana ministra sprawiedliwości. Panie ministrze, odważyłem się wystąpić tutaj z osobistą supliką, ponieważ usłyszałem, że bardziej pan, nie wiem czy się dobrze wysłowię, ceni pan charakter niż prawo, znaczy ideę prawa. Ducha niż literę.
nie zaskarżowane. I w związku z tym, czy mógłbym na pana ręce złożyć swój problem z taką małą, małą suplikę? To znaczy, tu jest gdzieś na sali, albo obok sali mój asystent, gdyby pan zechciał przekazać od razu państwu, to muszę powiedzieć jakby po pierwsze, że no, minister sprawiedliwości nie ma żadnego wpływu na treść wyroku. To jest niezawisłość sędziowska, to jest święta zasada. Żaden polityk, nawet minister sprawiedliwości nie może tutaj wywierać jakichkolwiek nacisków. Czy są obroczka? Chciałbym zapytać, czy nie uważa pan za błąd? W tej chwili mamy problem, dużo młodych osób jest bezrobotnych. Dawniej, że tak powiem, problem bezrobocia, czy też jakiegoś tam wychowania, prowadzenia do życia dawała zasadnicza służba wojskowa. W tej chwili nie mamy zasadniczej służby wojskowej. Stan naszej armii jest, no, moim zdaniem, sopokany. Czy mógł pan coś na ten temat nam tutaj powiedzieć? Mocno mnie pan zasmucił, będziemy musieli popracować z ministrem Siemoniakiem, żeby pokazać prawdziwy obraz. Bo proszę państwa, najpierw taka uwaga ogólna. Gdybyśmy walczyli z bezrobociem poprzez tworzenie etatów w wojsku i tam zatrudnianie ludzi, to byłoby fatalne rozwiązanie. Znaczy etatyzacja gospodarki, a jeszcze poprzez rozwiązania militarne, to jest po prostu coś niewyobrażalnie złego. My chcemy odpowiedzieć na autentyczną, rzeczywistą potrzebę Polski, którą jest to, żebyśmy byli w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Bo to wszystko, co my robimy, zapewniając lepsze, dłuższe życie, ma sens tylko wtedy, kiedy jako zbiorowość będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo z punktu widzenia ochrony porządku, właściwego, skutecznego działania policji, sądu, ale i to zewnętrzne, które jest najważniejsze. My żyjemy w kraju, a szczególnie w miejscu, przez które przetaczały się ciągle jakieś zawieruchy i nasi przodkowie, co pobudowali, to w perspektywie jednego pokolenia mieli. Ostatnie pytanie. Panowie, ja do ministra Nowaka i panu Krojba, byście wspomogli jego w działaniach na zmianach PKP. Tu kolega mówi odnośnie sytuacji w sprawie to w Mińsku Mazowieckim, ja zapracowałem 43 lata. I to, co się w tej chwili w Mińsku jest i wygląda, nie tylko w Mińsku, w zgodach naprawczych, taboru, Lubań Śląski, Odna i tak dalej, to jest PKP. Jeszcze raz PKP. Ogrom za firmę, która masa pracowników, bez koordynacji, stanowiska, które powstawały spółeczki, czyli to jest taka informacja, że panowie pomogli pana ministra Nowaka i jego wytrwałości tego, żeby te zmiany nastąpiły, bo tak być nie może. To, co się stało jeszcze, mówię tu pan mówi o Gmińsku. Proszę pana, były bardzo myśli sesyjne, to było błędem, to już minęło ileś czasu, w sensie nie to, że błędem, tylko że po prostu dostali się odpowiedni ludzie, którzy potem sprzedawali firmy, potem trafiali do spółek, na stanowiska prezesów, po sprzedaży, wyjściu z funduszu, ale to inny opinia, prawda, na wszystkim, bo nie to miejsce. Panowie, wspierajcie pana ministra Nowaka, że PKP zostało zmienione. Mniej spółek, czytelniejsze. Dziękuję bardzo. A wam życzę sobie lepszego, żeby się robicie, że wam się udało. Dziękuję za uwagę. Ja miałem nadzieję, że to będzie apel o to, żeby go wspomóc w tych inwestycjach ministra Nowaka na naszym terenie. Teraz panie krzyknie. Jeżeli chodzi, tak, przyjmujemy, państwo wiecie, że będziemy tak działać, a obecność dzisiejsza Gowina też jest dobrą okazją, będę przypominał o tej okazji. Proszę państwa, tu się nie zgadzamy. Kilka miesięcy temu, dwa chyba miesiące temu, dawny polski ZNTK w Bydgoszczy, czyli obecna PESA, wygrała kontrakt międzynarodowy na dostawę niesamowitej ilości, znaczy dużej bardzo ilości pociągów dla kolei niemieckich. To jest nad czasem. Polska firma wygrywa z najlepszymi europejskimi firmami, światowymi firmami i będzie, Niemcy będą jeździć naszymi pociągami. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV.